Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Dzisiaj sobie sprawdzimy, no niestety już ostatni samochód z najnowszego DLC Hot Wheels do Forzy Horizon 4. Teraz tutaj też mam takiego dziwnego Hot Wheelsa, ale jest to prawdziwy samochód, tylko że po prostu jest taki hardkorowy. Jego bardzo ciężko jest opanować w Fordzie. Naprawdę jest to jeden z takich najbardziej hardkorowych samochodów pod względem prowadzenia. Teraz jak się jedzie po prostej, to jest w porządku, ale jak się tam gdzieś trzeba gdzieś zawrócić, zakręcić i dodasz lekko gazu czy coś, no to powiem wam, że jest katastrofa. Nie wiem, czy ktoś z was jeździł już tym samochodem. On ma taki, no, taki kształt ciekawy, nie? Ja bym w czymś takim w rzeczywistości pojeździł. Ja bym chyba wieloma samochodami w rzeczywistości pojeździł. Ja lubię takie rzeczy, wiecie? Ja takie lubię dziwne samochody. Ja jestem taki dziwak. Przypominam wam o subskrypcji i łapkach w górę, żebyście pamiętali i wrócili do mnie po nowe odcinki. Mam w planach naprawdę niezłą, kozacką, fajną serię, tylko muszę jeszcze się do niej trochę przygotować, wiecie? Trzeba merytorycznie do niej fajnie podejść, ale jest coś fajnego w zanadrzu, co szykuję już od dłuższego czasu. No, nie chcę was tak na razie za bardzo hypować, bo nie wiem, czy ta seria wam się spodoba. No ale zobaczymy. Dobra, dojeżdżam sobie do chatki, odbierzemy nowy samochód. Ja go jeszcze nie testowałem. Słyszałem jedną plotkę odnośnie tego samochodu, ale nie będę wam mówił, bo sam chcę to sprawdzić i sami zobaczycie, o co chodzi wkrótce. Tutaj mam taki domek przy brzegu morza, się tak powinno mówić. Przy wybrzeżu, to się wybrzeże chyba bardziej mówi. Brzeg to bardziej przy jakiejś rzece albo jeziorze. To w sumie co za różnica, to jest brzeg i to jest brzeg. Dobra, skręcamy tutaj. Przydałoby się kierunkowskaz do Forzy, nie? Żeby był jakiś kierunkowskaz, tu niestety nie ma. Skręcamy sobie do chatki i odbieramy. Ty, tutaj ja widzę, że ta chatka jest dosyć popularna. Tutaj sporo ludzi jest. Co oni tu robią? Dobra, wchodzimy. Wchodzimy sobie w pakiety Hot Wheels i mamy ostatni samochód. Ostatnio testowaliśmy sobie tego Forda. To jest w ogóle, no dobra, nieważne, jakiś tam Ford. Tutaj mamy Hot Wheelsa następnego i to już jest taka jakby ciężarówka, nie? Samochód ciężarowy albo coś takiego. Nie wiem, czy dawać na niego jakieś malowanie czy coś. To jest fajne, zobaczcie. To mi się podoba. Ekstra, tutaj jakiś Twix. Tutaj jakieś takie, o. Nie wiem, co tutaj wybrać do niego. Na razie wybiorę kolor, bo może będę chciał coś swojego zrobić, zobaczymy. Pomarańczowy jakiś taki. Wybiorę sobie kolorek. I fura wygląda sobie tak. Silnik, nie wiem, montowany centralnie. Zaraz za przednią osią mamy tu jakiś dyferencjał. No, dużo detali tutaj jest w tym pojeździe, prawda? Ładnie, bardzo ładnie wygląda, ale też widać, że za ciężki to on chyba nie jest, nie? Te takie tutaj profile wyglądają, jakby były dosyć ciężkie. Spoiler wygląda masywnie, kabina pewnie jest bardzo ciężka. No i sam silnik, ja szacuję, że on będzie ważył gdzieś z jakieś 1800 kg, coś koło tego, co jak na taki samochód to jest chyba dość dużo. Chodźmy sobie, albo wiecie, przejdźmy się najpierw nim tak, o, normalnie. Zobaczymy, co on oferuje bez żadnego tuningu już to, o kurde, ale dziwnie wygląda ta kamera zewnętrzna. Napęd mamy na tył tylko i wyłącznie. Przód jest, ale to się, what, jak to się super animuje. Zobaczcie na te resory, na te amortyzatory, jak to kozacko wygląda. Zaraz mi głowę urwie. Ja lubię takie rzeczy, lubię takie detale strasznie. Jak widzę takie coś w Fordzie, to mi się normalnie wszystko gotuje ze szczęścia w środku. Dobra, zajedziemy sobie zaraz tutaj jeszcze na offroadzik, tam są takie wydmy. Zobaczymy, jak to wszystko działa. Jeśli chodzi o prowadzenie, jest chyba normalnie, tylko mam takie dziwne wrażenie, jak skręcam, że to chyba ze względu na tą kabinę. Jak on brzmi? Posłuchajmy. Szeroki kapeć z tyłu, nie? Dobra, tutaj mamy wydmy jakieś. Patrzcie, jak to wygląda. O kurde, kozacko. Muszę aż kamerę oddalić.
Zobacz, ja nie mogę, ale mi się to podoba. Ale mi się to podoba. Tutaj zobaczcie, on ma rury wydechowe. Jak wjedziemy mocno w piach, to te rury wydechowe zanurzają się trochę pod ten piasek, nie? Co tak mało realistycznie wygląda. Ale praca tego zawieszenia niesamowicie. O rany, ale mi się to podoba. No dobra, zobaczmy sobie środek. Środek tutaj bez szału, zobaczcie sobie. Spróbuję. Nie, tutaj jakby nic tutaj nie ma. Te Hot Wheelsowe samochody są takie, no, wykonane jak wykonane. W środku nie ma za dużo udogodnień. Mamy lusterko boczne, okrągłe, takie tutaj u góry ekranu. Widzicie chyba, nie zasłaniam wam. I samochód wygląda sobie tak, zobaczmy sobie go dookoła. Jak to tutaj. Tak, nie? To jakby w grze dowolnej. Tak samo jak w Fordzie Viście, tylko już lepiej wygląda oczywiście, jak to wszystko pracuje. Bardzo, bardzo mi się podoba. No i co? Sprawdźmy, bo tak jeździmy sobie tu po offroadach, to nie wygląda w ogóle jak jakieś auto offroadowe, no nie? Wygląda jak coś takiego bardziej szosowego. Jakieś może wyścigi takie, nie? Spoiler wielki z tyłu. Kurde. Ja myślę, że to jest doskonały samochód. O, wiecie co? Ja tak sobie myślę, że jak są tacy trackerzy, czyli osoby, które jeżdżą ciężarówkami, dostarczają gdzieś jakieś towary, nie? To tak jak my mamy normalne takie samochody do jazdy na co dzień i chcemy mieć swój taki sportowy, dodatkowy do zabawy, tak trackerzy mają, wiecie, ciężarówkę do jazdy, do dostarczania towarów i swój taki pojazd sportowy w postaci takiej sportowej ciężarówki. Tak naprawdę nie jest to jedyna sportowa ciężarówka w Fordzie Horizon. Są jeszcze dwie takie usportowione ciężarówki, które można prowadzić, natomiast to są już takie prawdziwe marki. Jest Volvo oraz Mercedes. Zapomniałem dokładnie nazwy Mercedesa, ale Volvo nazywa się coś tam Knight, czyli król coś tam. Jakoś tak się nazywała ta ciężarówka. Także nie jest to jedyna taka wyścigowa ciężarówka w Fordzie. Prawdę mówiąc, ciężarówki w Fordzie Horizon pojawiły się jako pierwsze w serii, także fajnie. No dobra, osiągi, no tutaj nie ma co za dużo wymagać, słuchajcie, klasa C tego pojazdu raczej nie daje nam zbyt dużych obietnic co do jazdy z dużą prędkością, czy do tej dużej prędkości rozpędzania się w krótkim czasie. Tutaj 140 km na godzinę i słuchajcie, tylko 3 biegi. Także podobnie jak w przypadku któregoś z samochodów z tego pakietu, który już testowaliśmy. To był chyba ten samochód, który udało nam się zrobić na Wheelie, prawda? Zobaczymy, co uda nam się zrobić z tym samochodem. Nie wiem, prawdę mówiąc, na co by go zrobić. Słuchajcie, mamy silnik mniej więcej z przodu, napęd na tył, więc co możemy zrobić? W pierwszej kolejności spróbujemy go zrobić na drift. Na drag raczej ciężko, bo mamy taką wielką kabinę z przodu, która będzie nam robić ogromny opór aerodynamiczny, no nie? Raczej jako samochód dragowy to tak słabo to wypada. Dobrze, no to zobaczmy, jakie mamy tutaj opcje tuningowe. Możemy dodać sobie taki spoiler z przodu, nawet nie wiem, czy go widzicie, coś tutaj się dodaje. Możemy coś tu z tyłu zmienić. O rany, poszli na łatwiznę tutaj trochę z tym spoilerem, prawda? Troszeczkę tak, no wygląda to tragicznie. To jest taki spoiler na spoilerze. Okropna rzecz. Dobra, idziemy dalej. Możemy zrobić tu swapy silnika. Chociaż widzimy, że ten standardowy silnik to jest chyba V6, nie? Ciężko powiedzieć. Chyba tak. Nie wiem. Ogromna skrzynia biegów, 3 biegowa niestety tylko. Możemy tu włożyć to samo co w poprzednich Hot Wheelsach, nie? Bardzo podobne jednostki. Natomiast standardowo postaram się ten zwykły silnik tak przerobić. Uła, tu mamy sporo opon do wyboru. Postaram się tak przerobić ten standardowy silnik, żeby wystarczyło nam mocy do driftu. Tak więc nie będziemy tutaj dawać innych opon, tylko zostawimy te standardowe, najmniej przyczepne. Ponieważ są to takie śmieszne samochody z tego pakietu, tutaj możemy dać ogromne felgi na tył i na przód. I w przypadku tyłu to do driftu sobie to oczywiście zamontujemy.
Jeśli chodzi o zmianę felg, nie wiem czy chcę je zmieniać, bo te Hot Wheelsowe wyglądają w porządku i one chyba będą ładnie komponować się z całym tym samochodem. Chociaż wiecie co, przód troszeczkę, z przodu ta felga jest troszeczkę za duża. Odrobinę ją zmniejszmy i teraz wygląda to bardziej racjonalnie. I oczywiście tutaj ulepszenia. I uwaga, zawieszenie driftowe za 3, 2, 1. Jak on siadł! Patrzcie na to, on już jest na maksa obniżony chyba z tym zawieszeniem driftowym. To jest kosmos, jeszcze sobie go dokładnie obejrzymy zaraz w Forza Vista. Tutaj mam trochę interfejs przysłania, nie? On wygląda obłędnie. Dobra, klatka bezpieczeństwa, coś nam się tam z przodu w kabinie montuje. Odciążenie, właśnie ile on waży w standardzie? Słuchajcie, teraz 1360 kg, także pomyliłem się grubo, bo mówiłem, że 1800 będzie ważył. Trochę już rzeczy poinstalowałem, ale nie jakieś tam bardzo znaczące. Możemy go jeszcze odciążyć, 1200 kg. Ile tam mocy mieliśmy? Słuchajcie, 370 kW mocy. Myślę, że standardowy silnik uda się ulepszyć na tyle, żeby można było tym samochodem komfortowo driftować. O ile to będzie w ogóle komfortowe driftowanie. No bo tutaj mamy środek ciężkości bardziej w kierunku przodu, no nie? Co do driftu wcale nie jest takie złe, ale też może będziemy mogli bardzo łatwo samochód przesterować. Na pewno będzie można łatwo zerwać przyczepność na tylne koła, bo ten tył jest ultra lekki. Tutaj postarano się o jakiś wielki spoiler, żeby przy wyższych prędkościach ten tył jakoś dociążyć. Ale tak, wygląda to tak, zobaczcie, 647 kW mocy przy 1271 kg wagi. To jest naprawdę fajna proporcja i powinno nam spokojnie wystarczyć, żeby samochód wprowadzić w poślizg bez problemu. Pytanie, czy ja opanuję ten samochód? Musimy zaraz się o tym przekonać. Zobaczmy, co się stanie, jak dodam gazu. Dobra, zdziera bez problemu. Dobra, coś tam leci. Ja jeszcze bez żadnego, wiecie, dostosowania. Na razie tylko zawieszenie driftowe mamy, które już nam pozwala na jakąś tam lepszą kontrolę podczas ślizgu. O kurde, on się trochę zachowuje jak samochód z napędem na cztery koła. Spróbujmy rondo. Przesterowuje trochę. To nie jest tak do końca źle, że ten tył jest odciążony. Bo łatwo jest zedrzeć przyczepność, gdyby ten tył, nie wiem, silnik był z tyłu, to by ciężej się na pewno tym samochodem driftowało. Natomiast ten silnik jest po środku, a wiemy, że w Fordzie samochody z silnikiem tak mniej więcej po środku nie driftują za dobrze. Chociaż tutaj, no właśnie, ciężko to... Zachowuje się trochę jak samochód z napędem na cztery koła. Ja tutaj jeszcze szybko sobie dostosuję ustawienia i zróbmy sobie teraz test ronda. O tak! Ale to dziwnie wygląda! Ta kabina wygląda jak od żuka trochę. Nie wiem, czy kojarzycie taki samochód. Ty, lata! Dziwnie wyglądają te drifty, bo samochód nie ma karoserii praktycznie wcale z tyłu i tak ciężko nawet zrozumieć, kiedy on jest podczas driftu już, no nie? Dodatkowo jest zima, no i nie ma tego dymu, ale zaraz sobie włączymy lato, czy tam jesień i zobaczymy, jak ten samochód będzie driftował wtedy. Póki co, rondo bardzo fajnie się latało. Trzeba troszeczkę uważać na pewno z gazem, bo samochód łatwo przesterować. Albo nie dosterować. Teraz mam skrócone biegi, bo mamy skrzynię sześciobiegową i trzeba było te biegi dostosować. Lata. Chodźmy na to malutkie rondo, które się przeważnie na jedynce robi. Prędkość maksymalna tam widziałem, że w okolicy 280 km na godzinę, także tutaj szału nie ma na tym standardowym silniku, nie? Ciężko. Dawaj. No to rondo ciężko.
Trzeba dokręcać jeszcze kierownicą, żeby poleciał bokiem. Dziwnie się tym driftuje strasznie, ale jest to chyba jedyny samochód z silnikiem, można powiedzieć, montowanym centralnie, gdzie driftuje mi się nim najlepiej spośród tych właśnie samochodów. Nie wiem, czy jeszcze jakimkolwiek innym driftowało mi się tak dobrze z takim ustawieniem. Patrz, patrz, patrz. Taki, ja wiem, bardziej power slide niż drift, ale takie ciasne zakręty, on ma strasznie krótkie te biegi, muszę mu chyba wydłużyć. Dobra. I przester. No tutaj źle gazu dodałem. Każde auto w Fordzie driftuje inaczej, no wiesz, do tego też się trzeba przyzwyczaić. Tutaj ma tak krótkie te biegi, że nawet można biegi pomijać, od razu z jedynki wrzucać trójkę, albo w ogóle ruszać z trójki. Jak podjedziemy tam dalej, weźmiemy sobie tą fajną strefkę driftową. Jakoś tutaj, nie? Dziwnie to wygląda, co? Ja myślę, że dym będzie spoko wyglądał spod tych kół, bo tutaj... Spadł! Tutaj fajnie może wyglądać ten dym, bo tu nie ma żadnej karoserii, która, wiesz, zakrywa jakby elementy samochodu, w tym koła najważniejsze, nie? W przypadku dymu. To jest najdziwniejszy samochód chyba, jaki driftowałem, a już naprawdę różnymi dziwakami driftowałem w tej grze. O, przester leci! Strasznie wolno jechałem. Dobrze, i sprawdźmy teraz, jak to wygląda. Duże rondo spróbujmy zrobić. Oj, ciężko, ciężko. Ciężko go wyczuć. I przester. No. Chodźmy trochę na miasto podriftować. Jeszcze spróbujmy zrobić jakąś szaloną konfigurację. Ja myślę, że to ciężko, żeby się udało, ale może z jakimś cudem uda zrobić się go na wheelie? Jakieś takie mam przeczucie, że ten silnik montowany centralnie jakoś tak... Nie wiem. Spróbujemy, zobaczymy. Driftuje. To jest jedyna chyba ciężarówka, która tak dobrze driftuje. Czy jeśli można to w ogóle nazwać ciężarówką. Ciężko jest. Ale wiecie co, jeśli chodzi o kontrolę, to tutaj naprawdę niczego nie brakuje, bo kontroluje się samochód w porządku. Jakby on dobrze reaguje na to, co mu przekazuje, na kierownicę. I pod tym względem jest ok, tutaj nie trzeba nic dodawać. Ale wiesz, w sensie lepszych opon, nie? Tylko on tak się zachowuje... Dziwnie, no jednak ten środek ciężkości, ta masa ma tutaj znaczenie. Jest lekki, to jest lekki samochód, to jest 1300 kg, tyle co mój Crossfire waży. Nieco ponad 1300 kg. To plus ja oczywiście, dodatkowe 100 kg. Dobra. No i tak, jeśli chodzi o driftowanie, to powiem wam, że tak, no... Szału nie ma, ale to się chyba spodziewaliśmy, że tutaj może być dziwnie z tym, nie? No, kształt samochodu mówi sam za siebie, że to nie jest samochód do driftu, aczkolwiek możesz czasami kogoś zaskoczyć, że o proszę bardzo, jakie mam ciekawe autko. Nie wiem, czy zgadniesz, do czego je sobie zrobiłem, a tu proszę, takie driftowanko robisz na rondzie na przykład, czy coś, nie? To będzie fajnie wyglądało, bo ten samochód jest wyższy niż 90% samochodów w Fordzie. Większość samochodów to jest po prostu taki, wiesz, niski, super sportowy, aerodynamiczny pojazd, nie? A tutaj masz takiego żuka, którym nagle będziesz latał bokiem. Ciężko sobie wyobrazić, jak to w ogóle ze środka. Poczekaj. Ojej, ale dziwnie. Wiecie czemu dziwnie? Bo nie ma tutaj maski w tym samochodzie. Znaczy jest, ale nie widać jej, nie? I ciężko zrozumieć, jak samochód jest ustawiony względem drogi, jakby.
Ale dziwne. A rany! Driftowanie ciężarówką, proszę bardzo. Nie, do tego to już w ogóle nie jestem w stanie ogarnąć. Musiałbym sobie zablokować kamerę, żeby mi się nie obracała w kierunku driftu. Wtedy może byłoby lepiej. No dobra, zrobiliśmy go sobie po drift, jest taki przeciętny, nic nadzwyczajnego. Raczej dziwny, nie? Niż przeciętny. Bo przeciętnie, jak to tam, wiesz, będzie przesterowywał, zaraz coś tamten. Tutaj da się ten drift wyprowadzić fajny, ale jest... doznania z tego driftu są takie dziwne, nie? Zobacz, tutaj na przykład ślizg poszedł bardzo ładnie, a za moment samochód będzie chciał przesterowywać jakoś tam strasznie. Albo nie chce wejść w drift. No dobra, spróbujmy jeszcze zupełnie innego tuningu. Zobaczcie na to. 1011 kW mocy, 1152 kg wagi. I zobaczcie, felgi dałem takie małe, dlatego że chciałem zredukować wagę do maksa, jak to jest tylko możliwe. Nawet wydaje mi się, że ta przednia jest trochę za duża. Daliśmy oczywiście opony dragowe i słuchajcie, robimy ten samochód pod wheelie. Tak, tutaj mamy standardowy rozmiar tej felgi, która jest większa niż felga tylna, zdaje się, nie? No i tak, robimy sobie samochód pod wheelie, to będzie bardzo ciekawy tuning. Zobaczcie, jakie staty przesadzone, prawie samochód w klasie S2, nie? No myślę, że gdybyśmy dali te opony takie wyścigowe, to samochód by powędrował do klasy S2 z racji tego, że tutaj mamy ogromną moc. Ja nie wiem, czy on będzie miał jakąkolwiek trakcję w tym momencie, dlatego że ten tył jest bardzo lekki. Tak, tutaj zrywa trakcję, mamy napęd na tył, przypominam. Zrywa trakcję od razu. Właśnie, zapomniałem o jednym. Teraz mamy zawieszenie utwardzone. Musimy sobie dać zawieszenie offroadowe albo standardowe. Tam chyba offroadowego nie było do wyboru, nie? Zaraz zobaczymy jeszcze. Tak, mamy rajdowe zawieszenie. Piękni kawalerzy. Ale zobaczcie sobie jeszcze na jedną rzecz. Nie wiem, czy to widzicie. Przed tylnym kołem mamy... To się chyba nazywa wahacz, nie? I zobaczcie, jak damy sobie wyższe zawieszenie, to on też jakby się animuje, też zmienia swoje położenie. I to jest fantastyczne w Fordzie, że tak wiele elementów jest tutaj brane pod uwagę przy projektowaniu tych samochodów, które są ruchome. I to daje taki smaczek. Mi to jeszcze, wiecie czego mi brakuje jeszcze w Fordzie? Tego, żeby na przykład w tej ciężarówce jakoś ruszała się kabina albo przechylała na lewo i prawo. Jakby wiele elementów zawieszenia jest ruchomych, ale też fajnie by było, jakby ta karoseria czasami się ruszała, nie? Pod wpływem jakiejś szybkiej jazdy czy coś takiego. Niektóre samochody mają tak, że ta karoseria skacze, inne nie. No dobra, mamy zawieszenie rajdowe, bardzo dużą moc. Samochód jeszcze nie chce wstać na te koła. Poczekaj. Czy to jest w ogóle możliwe? Jakby... No nic tutaj się nie dzieje, nie? Jakby widzimy, że... Ty czekaj! Co ja widziałem przez chwilę? Do przodu. Wsteczny. Czy on stawał na przednie koła? Takie miałem wrażenie. Zobaczcie, jak te tylne koła tracą przyczepność, to one nawet tak lekko podskakują, nie? Fajnie to wygląda. Ekstra. Czekaj, on coś go tam kurczę podnosi. Powiem wam, że trochę pokombinowałem z tymi ustawieniami, no muszę przyznać, że ciężko jest ten samochód zrobić pod wheelie. Zobaczcie, jak się fajnie buja. Zobacz. Jest tak na miękko zrobiony, tył miękko, przód miękko, nie? Czekaj, to z kabiny musi fajnie wyglądać, czekaj. O kurde. Ekstra. No dobra, czekajcie, spróbuję stanąć na te koła. Już zrobiłem taki tuning, że już kurde samochód powinien, no już nie ma opcji. Dobra, najpierw ruszamy normalnie, gaz do końca. O, coś
coś... Ty, przód się podniósł, to... cała ta kabina? Czekaj, jeszcze raz. Op! Podnosi się, czekaj, jak to wygląda z kokpitu. Wyobrażacie sobie coś takiego? No dobra, a teraz cofniemy kawałek. I do przodu. O! Co to było? Kościu! Czekaj, jeszcze raz. Co każdym razem wyjdzie? Patrz na to! Leci, chłop! Leci! Ty, ja nie mogę nawet skręcać? Jak to jest możliwe? W powietrzu mi się te koła kręcą? Jezu! Czekaj, jeszcze raz. A dwójkę wbić? Leci na tej dwójce! O kurde, trochę go ta dwójka już zmuliła, no. Strasznie długie biegi. Jedynka jest strasznie długa, tak ją ustawiłem. Nie zawsze. Czekaj, jeszcze raz z tyłu. Jest! Poszedł! O rany, wiecie jak to musi... To jest jeden z najbardziej śmiesznych samochodów pod Wheelie, ale wiecie co? W Fordzie Horizon możemy zrobić jeszcze napęd na 4 koła i może uda nam się zrobić Wheelie na przód. Wyobrażacie sobie coś takiego? Już teraz da się go fajnie bujać. Nawet przy dużych prędkościach, zobacz. Ty czekaj, patrz, patrz, patrz. Jakby... Ja nie wiem, czy on teraz nie... Prawie, że czekaj, to trzeba do przodu troszeczkę. Do przodu, odrobinkę, żeby się trochę poruszał i... Oj, ciężko, ciężko. Coś te z przodu koła nie mają trakcji. Ale ja nie mogę. Do przodu jest ekstra. Chcecie udostępnić wam ten tuning, żebyście mogli się pobawić? Fajne! Jeszcze raz. Ja myślę, że w lato będzie łatwiej stanąć na te tylne koła, dlatego że nie będzie tak ślisko. Ten asfalt chyba tutaj nie jest taki. Chociaż tutaj w Fordzie to wszystko ma znaczenie, wiecie? O, patrz! A czekaj, odpalę lato. Dobra, i uwaga. O, to samo jest, czyli... Czekaj. A nie, bo tu z górki jesteśmy trochę. O! Ty patrz jak daleko! Rany! Ale daleko poleciał! Czy uda się, czy udałoby się w dwójkę wbić? Czekaj, tutaj na autostradzie chyba najlepiej, bo ja tam nie bardzo mam panowania nad tym samochodem, jak już tak leci. Nad tym samochodem, tym czymś, kurde. Jeszcze raz. Czyli co, lekko do tyłu trzeba. I gaz. Dwójka, patrz! O rany! Na dwójkę udało się wrzucić! Czekaj, musimy dojechać do takiej prostszej prostej. Tu chyba będzie spoko, nie? Zaraz zobaczymy. Czyli tak, leciutko cofamy. Pyk. I do przodu. Nie od razu dwójka, tylko jak się już trochę rozpędzi. Dobra, jeszcze raz. I gaz. Skręcił mi tutaj. Dobra, spróbujemy pod prąd. Ja nie mogę nim skręcać w powietrzu. Chciałem na tej prostej pocisnąć. Jeszcze raz. Patrz! Ty, mogę nim skręcać trochę. Ej, ty, nie można chyba zrobić najdłuższe wheelie w grze. Jezu, tylko że on sam kurczę skręca podczas tego wheelie. Patrz, od razu dwójkę wbiłem i się nawet udało. O kurde. Jaki śmieszny samochód. A jak to z kabiny wygląda? Czyli co, wrzucamy sobie wstecznie. Jezu, nie wiem gdzie jadę. Muszę chyba w nocy jeździć tym samochodem, żeby, wiesz, na Willy, żeby nawigować poprzez gwiazdy, nie? Gwiazda polarna? Okej, okay, jadę dobrze, mniej więcej. Pyk. O!
Nie udało się wstać tym razem. Chyba jak jesteśmy trochę z górki ustawieni, to wtedy trochę gorzej jest stać na te koła. O, ale poszło! I dwójka od razu! O rany, co się dzieje? Co za auto? Ja pierniczę. No i co? Stuningowaliśmy sobie furkę. Co powiecie na to? Tutaj prędkość maksymalna nie będzie duża. Najważniejsza jest to... Ty, tutaj powinno się udać, bo on się będzie odbijał od tych ścian. Kurczę, ściany go jednak trochę hamują. Niestety, no. Ale kurczę, jest kozak. Daj, tu nie pykło. O, ciężko, ciężko. Ale jesteśmy dobrze ustawieni teraz. Nie wiem, o co chodzi. O, ciężko tutaj w tunelu jest ciężej wstać. Chyba tu jest ostro pod górkę, wiecie, i dlatego... Jemu jest trochę za ciężko w tym momencie, nie? O rany, jak to wygląda! Taka wielka ciężarówka! Ciekawe, czy ktoś z was da radę ten samochód zrobić, żeby stawał na przednie koła. To zostawiam challenge dla was, trzeba by było spróbować zrobić napęd na cztery koła i przód ustawić, nie? Żeby, wiesz... Jest potencjał ku temu. Jak widzicie, na tył staje bez problemu. Dobra, wiecie co, ja wam udostępniam ten tuning. Bawcie się ile chcecie. Aha, muszę wyjść z tego trybu. Proszę bardzo, zapisuję wam. Tutaj jest klasa S1, porobiony na grubo. Standardowego silnika nie dało się niestety tak rozkręcić, żeby wiesz. Po prostu wyszukajcie sobie, ja już tutaj nie będę wpisał chyba nic w opisie, nie? Czy wpisać? 1% klub może wpiszę, co? Wpiszcie sobie po prostu 1PC, 1P klub. O, tak wpiszcie sobie tutaj i... O. A jest tutaj coś takiego? O, na drag dam. Good for average, okej. I macie! 1P klub, wyszukajcie albo według twórcy, czyli mów po ludzku V12, wpisujecie sobie nickname. I macie ten tuning, słuchajcie. Porobiony samochód na grubo. Popróbujcie sobie, bo fajnie jest się tym pobawić, a możecie też jakiegoś kolegę zaskoczyć w grze, jak będziecie sobie jeździć takim dziwnym samochodem i nagle na koło go zrobicie. Bardzo ciekawe auto. Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejne odcinki z Forza Horizon 4. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym. Pamiętajcie, żeby zostawić zawsze łapkę w górę oraz subskrypcję, jeśli jej nie macie. No i do zobaczyska. Cześć!